witam od 19 kwietnia do 20 maja. To czas zodiakalnego byka. Dwudziestego pierwszego kończy się nam ten 12-dniowy cykl. Każdy dzień ze znaku barana pokazuje nam jeden miesiąc. Z kolei już wchodzimy w znak byka. Byk z kolei to siew. Siew tego, co będziemy zbierać. Więc zasiejmy to, co jest najważniejsze. W naszych sercach i też w naturze. Idźmy tą drogą, bo ta droga jest zawsze drogą ku dalszej egzystencji naszej. Ta egzystencja w tej chwili wymaga od nas bardzo ciężkiego duchowego wyznania, czyli wewnętrznego, które musimy dać wreszcie. I wreszcie wszystkim dookoła, aby było lepiej, aby było łatwiej. Byk to posiadać, mieć. To wartość, którą każdy z nas musi wykonać, bo chce ją mieć. Najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest motto byka. Mam, więc jestem. I każdy z nas to chce posiadać, więc idźmy tą drogą. Bo ta droga jest jedyną słuszną. Baran się już skończył. Wiemy, jak mamy się zachowywać. A więc pójdźmy tą najprostszą drogą, która nas prowadzi do sukcesu. Lecz jest bardzo ciężko. Więc otwórzmy się na tą drogę, która przed nami otwiera się. I nie bójmy się, nie lękajmy, bo ona nas prowadzi ku zwycięstwu, ku światu, ku temu, na co zasłużyliśmy. Do zobaczenia i zapraszam na opowieści o drodze. Od wojownika do mistyka. Bo przecież to jest najpiękniejsza droga, jaka istnieje w królewskiej wiedzy. A czas byka, ten okres, tylko trwa jeden miesiąc. Do zobaczenia.